Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kolejnym starciu z Komodo. Tym razem oczywiście kontynuujemy serię gry w ciemno, a więc zaczynamy od wyłączenia figur, czyli przechodzimy tutaj do opcji na ślepo. W ten sposób figurki powinny zniknąć. Tak, widzę, że zniknęły, także wszystko się układa dobrze. Na poprzednim nagraniu udało mi się wygrać z pierwszymi 5 poziomami Komodo i tam już się zaczęły problemy. W ogóle śmieszne jest to, że z tym Komodo na poziomie rankingu 600 jest ciężej wygrywać niż z jakimiś ludźmi na poziomie 1600. A to wszystko z powodu takiego, że Komodo na tych początkowych poziomach gra ultra niestandardowo. No, gra jakieś absurdalne ruchy i ciężko mi jest to po prostu sobie w głowie poukładać. Kiedy te pozycje są takie, jakby te figury zostały porozrzucane. No dobrze, więc zobaczymy, do którego poziomu uda mi się w ten sposób dojść. No dobrze, więc rzucam wyzwanie Komodo numer 6 i tutaj Komodo startuje ruchem C4. No dobrze, to ja zagram w mój typowy sposób, czyli C5, przeciwnik skoczek F3, ok, ja też się rozwijam, przeciwnik D4, ok, czyli jeżeli gram normalne ruchy, to chyba już w tym momencie silnik korzysta z książki debiutowej, a może jednak nie, czyli pierwsze 4 ruchy korzysta z książki debiutowej. No dobra, no pionek za darmo, to chyba jesteśmy tym pionkiem zainteresowani, tak sądzę, także biorę. Przeciwnik agresywny H4, no dobrze, to ja sobie rozwinę gońca, przeciwnik G3, okej, to ja się wycofam. O Jezu, ale błąd z mojej strony. Za szybko zagrałem. Powinienem był zbić i przeciwnik nie może odbić, bo przecież są widełki. No takie podstawy. No cóż, mój błąd. Tutaj sobie skomplikowałem teraz życie. No ale dobra, jakość wezmę. Przeciwnik gonie CF4, czyli nie jest zainteresowany odbijaniem na A1. No dobrze. To ja sobie odejdę na C3 z szaszkiem. Przeciwnik wycofał tego gońca, tego się spodziewałem. Dobra, ja chyba tego gońca nie oddam. Po prostu odejdę sobie na G7. Przeciwnik wieża H3. No dobra. No to ja się rozwinę. Goniec C1, ok. No dobra, wezmę tą wieżę. Przeciwnik odbił. Tutaj wszystko mi się układa bardzo dobrze. No to ja się rozwinę. Przeciwnik król F1, to ja sobie zrobię roszadkę. Przeciwnik hetman C2. Dobra, no to mam tutaj przewagę materialną ogromną, także chyba przejdę po prostu do wymieniania w tym momencie. Także skoczek A5, proponuję wymianę. Tę propozycję przeciwnik odrzucił, ale za to mogę sam zbić. Dobra, przeciwnik sobie odbił. Tutaj czy pionka B7 się będę martwił? Raczej niekoniecznie, także wjeżdżam agresywnie. Przeciwnik A4. No dobra. No to cóż, pasowałoby jakoś wprowadzić te wieże do akcji, nie? Bo te wieże póki co takie bezrobotne. On zbije mi z H3. No dobra, to tam trochę się powymienia. Okej, okay, no to przeciwnik w ogóle postanowił nie bić. No okej, okay, co kto lubi. Natomiast teraz mogę wpaść na E1 i się zastanawiam, czy mi się to opłaci. No chyba agresywnie to dobrze. O, tutaj o dziwo przeciwnik obronił. No dobrze, to się rzadko zdarza. To cóż, im więcej ataku, tym lepiej. Także lecimy D5, goni C6. No dobra, bijemy. Przeciwnik hetman D3, no to mogę chyba najprościej zbić po prostu na C4 i tutaj nic mi nie wisi, ok. Przeciwnik goniec D2, czyli zaatakował mi hetmana. Ostatnio trochę mi się pozycja pomieszała, ale dobra, teraz już chyba wszystko dobrze widzę. No to ucieknę. Przeciwnik A5, no to cóż, aktywizacja skoczka. Przeciwnik F3, no to zgarniamy gońca. A przeciwnik jeszcze skoczka ma. O rety, patrzcie, ten skoczek tak się czaił na tym B1. Muszę przyznać, że całkowicie o tym skoczku zapomniałem. No widzicie, to jest to, że przeciwnik gra takie głupie ruchy, całkowicie nieludzkie, i przez to zapominam o niektórych figurach.
No dobrze. Hetman E3 to zdaje się, że tu jest taki nieprzyjemny motyw. Ok, zabieramy. Zabieramy H3, dobra, czyli jeszcze przez G4 może tutaj uciekać. Ok, to zabierzmy mu to pole G4. I teraz jak tu wylepić mata? No zacznijmy od szaszka. Przeciwnik król G3, tu uciekać nie może, tu uciekać nie może. Ojej, to hetman G2 mat chyba, tak? Dobra, no to się udało elegancko tutaj wygrać. No to dobrze. Także cóż, tutaj trochę na początku wydawało mi się, że będę miał problemy, bo przeciwnik zaczął ustawiać taki normalny debiut, ale całe szczęście szybko mu się ta książka debiutowa skończyła, także udało się właściwie bez problemu wygrać. A też co ważniejsze, nie zatarła mi się ta pozycja w pamięci, także dobrze to rozegrałem. Okej, teraz poziom już chodzi dosyć konkretny, ponieważ Komodo 7 ma, uwaga, uwaga, ranking 1050. No dobra, czyli teraz trzeba by zagrać coś głupiego. No to zagrajmy coś głupiego. Okej. Okay. Goniec D2. Widzicie, tutaj bez książki debiutowej to już się przeciwnik gubi. No dobra, to B5, goniec E3. To ja sobie rozwinę. Skoczek D2. Obronił. Obronił, czyli nie podstawiam. No dobra, to ja zwiększam moją presję. Przeciwnik mi przesłania gońca. No dobra, to ja tego pioneczka atakuję. Przeciwnik tutaj gońcem nie wiem, o co mu chodzi, także biję. Aha, o to mu chodzi, E5. No dobra, ale mój skoczek może sobie elegancko wskoczyć tutaj. O, red. I przeciwnik się wycofał. No dobra, no dobra, może ominął tą lekcję, gdzie tam mu wgrywali zasady gry w debiucie. To cóż, rozwój. Rozwój, dobra metoda na wszystko. Skoczek C6, ok. No to tutaj pozbywamy się tego delikwenta. Przeciwnik hetmanem odbija. Ok, tu mam centrum fajne. Pole D5 mam zabezpieczone, czyli mogę, zdaje się, C5 po prostu wrzucić i całkowicie centrum zajmuję. A jeszcze mało tego, tutaj takie widełki wjeżdżają. Hetman ucieka. Dobra, to wybiję. Ok, teraz się trzeba zabrać za realizację przewagi. Tego skoczka w razie co na G5 mogę ewakuować. Ok, więc nie ma tutaj żadnego problemu. Czyli pasowałoby mi w takim razie dokończyć rozwój. Ok, więc goniec E7. Przeciwnik tą damą dalej lata. Tym razem na D3. Okej. No nie wiem, czy tutaj D5 już rzucać. No nie. Dobra, nie będę tutaj świrował. Roszadka. Zabezpieczamy króla. Przeciwnik hetman E3. Okej, no co kto lubi. No dobrze, co to tutaj zrobić teraz? Czy bo zastanawiam się nad tym D6, żeby po prostu otworzyć pozycję. Z drugiej strony goniec G5 też wygląda tutaj bardzo fajnie, żeby tego hetmana zaatakować. No wszystko mam tutaj bronione. Więc właściwie dlaczego by nie? No dobra. Okej, przeciwnik się obronił. Ale teraz już skoczka mi nie wygoni. Także goniec spełnił swoje zadanie. Król D1, no dobra. To ewidentnie powinienem tutaj centrum otwierać. Także cyk D6, król E2, no to wybijam. Przeciwnik G3. Dobra, hetman broni na G3 i jeszcze pionek H2 broni na G3, dobra. No to cóż, wybijam dalej. Przeciwnik tutaj tym razem odbił. No tak, czuć, że ta pozycja jest beznadziejna. No to chyba wieża E8 najprościej. Wieża C1. Okidoki. Na H4 gońce, a może na F6 na spokojnie. Król E1, to teraz zdaje się, że hetmana będę mógł zdobyć. Dobra, konik G3. Okej, bijemy. A w sumie może nie. Nie, no to bzdura, w ogóle bez sensu to zagrałem. Nie wiem, dlaczego mi się wydawało cały czas, że przeciwnik ma piona na H4. A nie, no to bez sensu. Nie, niepotrzebnie oddawałem po prostu. Nie, znaczy wieża w sumie jeszcze wisi. Ta wieża mi będzie potrzebna. No dobra. Już jak zbieramy wszystko, to zbieramy wszystko. Okej, król G1. No to biorę. Okej, i teraz czy ja mogę wjechać na E4?
Dobrze mi się to kojarzy. No chyba mogę. Okay. Nie, zapomniałem o gońcu. Jezu, ale to jest problem, że ten program nie wyprowadza figur, no. I przez to, że nie wyprowadza figur, to ja zapominam, że on je ma. Ach, no nie. Aj, aj, aj. No dobra, to duży, duży, duży błąd z mojej strony, ewidentnie. A, no dobra, czyli cóż, żeby za łatwo nie było. Żeby za łatwo nie było. No dobra, ale i tak mam przewagę materialną. No dobra, to wprowadźmy wieżę. Goniec D5. Dobra, on miał wieżę na C1. Zdaje się, że mogę zagrać wieża D2 i później wieża E2. No dobra, zobaczmy. Chyba, że znowu zapomniałem o jakiejś figurze. Okej. 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 No dobra, czyli tutaj wszystko jest gites. I teraz trzeba by... Znaczy tak, mata to mu tu nie dam. Znaczy dobra, to może się nie będę... A w sumie królem mogę podejść tak złośliwie. No dobra. Nigdzie się nie śpieszę. Okej. 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 Paszek. Paszek. I mat. No dobra. Niestety zaczaił się ten goniec F1. No ja byłem pewien, że tego gońca tam po prostu nie ma. Ale niestety o nim po prostu zapomniałem. No ale dobra, z problemami, ale udało się wygrać. Także jest ok. Zobaczymy, jak będzie to szło dalej, bo tutaj, no cóż, gdybym tam nie miał jakiejś ogromnej przewagi materialnej, no to już by mi się tutaj udało przegrać. No ale dobra, nie jest źle. Dobrze, no to lecimy w takim razie z kolejnym komodo, czyli już, proszę Państwa, poziom 8. Dobra, gdzie jest poziom 8? Jest zaledwie 30 oczek więcej. No zobaczymy, jaka będzie różnica. Znowu czarne. Dobra. Zagramy moją strategią. Znaczy w sumie strategią na kamury. Okej. Okay. Obronił pionka, czyli podstawiać nie podstawia. Dobra. Okej, okay, goniec B2. No to się rozwinę. Goniec C3. Ultra zabezpieczenie tego pionka. Dobra. Okej, A4 w porząsiu. No to cóż, rozwijam się. Okej. Okay. Bardzo bym się chciał tego gońca pozbyć, więc tutaj konik E4, H3. No dobra, to się pozbywam zgodnie z prawem. I D3, okej, okay, czyli przeciwnik postanawia nie odbijać. Albo może misklika tutaj zrobił. O, może chciał zbić, ale mu się miskliknęło, nie? No dobra, to wybijam. Okej, okay. No dobra, tu już się zawiodłem na tym komputerze. Dobra, wrzućmy A5. Hetman ucieka na D3, no to zdaje się, że mogę zbić z szaszkiem. Okej, okay. I uciec z szaszkiem. Okej. Okay. Dobra, to tu mam wszystko zabezpieczone. Czy tu koniec E4 wchodzi? Okej. Okay. Okej, okay. No dobra, pion jest pion. Oj, hetman jest hetman, chciałem powiedzieć. Dobrze, no to cóż, roszadka. Okej, okay. Wieża G1. I teraz trzeba tylko otworzyć jakoś tą pozycję, żeby te moje figurki wkroczyły do akcji. Przede wszystkim hetman. No to cyk, D5. E3 to wybijam. Przeciwnik wybija, ja też wybijam. Wieża C1, to czy ja tutaj na A2 aż nie mogę wkroczyć przypadkiem? Chyba mogę. A! Czekajcie, coś tu zapomniałem o czymś, znowuż. Ach, on ma przecież A4 gram. A, jeny, znowu o tym pionku zapomniałem, myślałem, że na A2 stoi. O rety, no takie pomyłki mi się zdarzają. No dobra, no to zbijmy na A4 w takim razie. Goniec tutaj odbija, już na A2 mnie teraz przeciwnik nie wpuszcza. No dobra, ale to dalej chyba pójdziemy metodą otwierania centrum, czyli C5. Po prostu. Okej. Okay.
Przeciwnik G3. No to wybijmy. Przeciwnik wieżą uciekł. No okej, okay, co kto lubi. Dobrze, 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 dobrze. Tylko co dalej? No linia C jest teraz otwarta, więc z tej linii C chciałbym skorzystać. Pytanie, czy jeszcze D3 nie będę chciał wrzucić najpierw. No dobra, może tutaj nie będę sobie komplikował życia i po prostu hetman C7? Okej, okay, goniec uciekł, ale teraz to jakieś szachy z odsłony się tu pojawiają. Ale dobra, no nie będę sobie komplikował życia, okej. Okay. No to powiedzmy dam takiego szaszka. Król uciekł, to zbije. H4, dobrze. To wieża B2. No i pionka tutaj zbił po prostu. No ale mogę Znaczy chwila, no bo ja tu pionkiem F mogę zbić. Ale czy tam nie ma mata jakiegoś? Hetman C2 po prostu. No chyba, że znowu zapomniałem o jakiejś figurze, ale to się wkurzę. Dobra. Jest, dobrze. Znowu się bałem, że coś tam zapomniałem. Także zobaczcie, no w każdej partii mi się zdarza, że tam jakiegoś pionka zapomnę, czy tam o jakiejś figurze zapomnę, bo po prostu te pozycje są tak skrajnie niestandardowe, że no mi się po prostu zapomina o tych figurach. Także jest to trochę problematyczne. No zobaczymy, ile poziomów mi się uda ograć. Może do kolejnej próby muszę się, nie wiem, lepiej przygotować. Może jakaś koncentracja przed nagrywaniem, bo tutaj jak będę zapominał o tych figurach, to na pewno daleko nie zajdę. Okej, mam nadzieję, że podobało Ci się to nagranie. Jeżeli podobało Ci się rzeczywiście, to koniecznie zasubskrybuj kanał Czeską Polska, aby dostać powiadomienie o kolejnym. I koniecznie też daj znać w komentarzu, jak myślisz, do którego poziomu Komodo uda mi się dojść. Widząc figury na szachownicy, udało mi się dojść do poziomu 16, czyli jestem na półmetku. Zobaczymy, jak daleko uda mi się dojść, nie widząc tych figur. Daj znać, co o tym myślisz w komentarzu. Także dzięki za uwagę i na razie, cześć!